dwa elementy, trzy figury w jednym takim monolicie. Rotmistrz Witold Pilecki, ksiądz Władysław Gurgacz oraz Walerian Tumanowicz, major Walerian Tumanowicz związany z Mielcem. On tu przez 4 lata dowodził w czasie okupacji niemieckiej obwodem Armii Krajowej. I jedna figura pojedyncza, generał August Emil Fildorf Niel. Ją już stawialiśmy w grudniu, wtedy ze względu na pogodę nie mogliśmy jej postawić, została zdeponowana i dzisiaj, dlatego że mamy dźwig, wykorzystujemy ten moment. Brakuje dwóch figur, które postawimy prawdopodobnie w maju lub czerwcu, to będą dwie ostatnie figury, no i całego anturażu, czyli ładnego trawnika i wszystkiego, co się z tym wiąże, jakiejś tablicy informacyjnej. Natomiast planujemy uroczystość odsłonięcia, to już jest taki finalny termin, 17 września 2022 roku, czyli za niecałe pół roku. Planowaliśmy kilka wstępnych takich terminów odsłonięcia pomnika. No, rzeczywistość zweryfikowała nasze plany. Odlewnia też pracuje swoim rytmem i miała pewne takie przesunięcia czasowe, niezależne już od nas. Mieliśmy, no i w związku z tym, że jednak jest to drogie przedsięwzięcie, naprawdę dużo pieniędzy kosztuje. Nie zdołaliśmy, a zbudujemy ten pomnik ze zebranych środków finansowych, ze zbiórki od darczyńców, od naszych donatorów, więc to też nie było zależne od nas, ale już w tej chwili dysponujemy tymi środkami finansowymi. Brakuje nam naprawdę niewiele i na pewno będziemy mieli te środki.